Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Czy to driftuje? I dzisiaj będziemy sprawdzać Lamborghini Aventador 700, LP704 bodajże, tak się nazywa. I gwałcicie mnie w komentarzach, gwałcicie mnie komentarzami o tym, że można usuwać spoilery z samochodów wyczynowych, co było właściwie moim życzeniem ogromnym dla tej gry, bo ja po prostu w niektórych samochodach nie trawię spoilerów, czego nie można powiedzieć o Lamborghini Aventador. Ten spoiler, który zaprojektowali twórcy tej gry do Aventadora, jest tutaj naprawdę... No ja nie wyobrażam sobie bardziej pasującego spoilera do Aventadora, wiecie? Ale, Aventador jest tak naprawdę sam w sobie perfekcyjny i on nie potrzebuje żadnych dodatków w postaci spoilerów, ponieważ ma swój spoiler, który zmienia aerodynamikę pod wpływem prędkości. Po prostu dostosowuje się do prędkości. I możemy sobie tym razem po prostu wymienić spoiler na standardowy. A jestem ciekawy, czy możemy także wymienić maskę na standardową. Nie, niestety nie możemy. Co tu jeszcze możemy sobie wymienić? Lusterka, ale te poprzednie mi się podobały. Niech sobie będą takie minimalistyczne. Felgi niech zostaną. Osłony, ciekawe. Ja bym powiedział, że to są progi. Może jakiś błąd w tłumaczeniu albo coś. Tylny zderzak. Tutaj też mamy kilka opcji. Ojej. Ojej. I chyba ten jest standardowy. Ohoho, skumajcie to. A wezmę sobie taki, co mi tam. Przedni zderzak. Dajmy sobie kilka elementów z włókna. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało... Wyglądał ten wydech teraz, bo do Aventadora to troszeczkę niepodobny. Wydech pod lampami z tyłu. Taki trochę tuning, no, dziwny. Nie, dziwnie to wygląda. Muszę to z powrotem zmienić, bo mi się nie podoba. Tak, tutaj. Ale no zobaczcie, teraz ten spoiler po prostu działa. Teraz to jest Aventador, a nie jakieś wymyślanie. Chociaż naprawdę ten spoiler wcale nie był zły, ten z poprzedni, prawda? On pasował do tego Aventadora. Ale no, ja zdecydowanie bardziej lubię fakt, że ten spoiler, który po prostu sobie ten Aventador ma standardowo, że on reaguje na prędkość, no. On po prostu zmienia swoje położenie, gdy jedziemy szybciej lub wolniej. I gitara. Mamy sobie taki... taki po prostu zwykły tuning. Z przodu troszeczkę inny zderzak zamontowaliśmy i właściwie to tyle. Ojej. Wow, ho, 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 wow. Skumajcie. Zaczniemy sobie odtąd, chyba od szczytu góry można powiedzieć. I zobaczymy, co ten Aventador nam tu wykręci. Za numer, co? Troszeczkę nim już jeździłem teraz. Okej. On jest ogólnie bardzo przyczepny. Wow. O, aleś... Wow. Wiecie co? Świetna kontrola jest, naprawdę. Tym samochodem świetnie się skręca. Nie mam problemu z opanowaniem jego. Wow! Absolutny mistrz. Dziwne, co? Mamy tutaj napęd na 4 koła, chociaż nie jestem pewny, czy to jest napęd 50 na 50. Ej, nie chcemy bramek. Proszę. Naprawdę, ja nie mam problemu żeby odwrócić ten samochód. To jest coś pięknego, naprawdę. To jest bus stworzony chyba do driftu w The Crew. Pięknie lata, naprawdę nie ma problemu z opanowaniem jego. Co jest troszeczkę dziwne może, co? Chociaż jest to teren oblodzony, a Aventador jest jednym z mistrzów w prowadzeniu właśnie na tym terenie. I on jest zrobiony chyba pod tym kątem nawet, powiedziałbym. Wow! Ale bym prawie zderzył pały.
ale się udało jakoś. No, świetny jest, świetny. No, po prostu nie ma żadnego problemu z driftowaniem. Ja nie mam co tu robić. Wujeczkę wrzucam. I zobaczcie, żadnych przesterów, nic. Po prostu skręcam w odpowiednią... w odpowiedni kierunek i samochód jedzie tam, gdzie chce. Robi drifty takie, jakie ja chcę. Dokładnie, ja się nie muszę tutaj nic starać. Ha! Wow. Pisaliście mi ogólnie w komentarzach, abym przetestował Forda Raptor, Raptora, Forda SVT Raptor. Nie stać mnie jeszcze na ten samochód, muszę trochę kasy zarobić w Dekru, dlatego testuję te auta, które po prostu mam. Jednym z nich jest właśnie Lamborghini Aventador. Nie jest jakoś hardkorowo stuningowany, mam nieco ponad 1000 punktów na tuningu. O, 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 troszeczkę wypadłem. I naprawdę świetnie lata bokiem, świetnie, podoba mi się. Chociaż jak widzicie, dużo kasy nie zarabiam. Na... gdy jechałem na przykład Astonem Martinem za Gato, mogłem dużo więcej kasy zarobić. A tutaj jednak ten kąt driftu nie jest taki duży. Nie jest duży ten kąt. Nie da się może go uzyskać tak, jakbym to sobie ja chciał po ludzku. O, 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 komuś tu przeszkodziłem. Również driftuję. Jau. I pierwszy prze... wow, nawet nie przesterował, ale to było dobre. To było naprawdę dobre, tylko muszę zakończyć ten test, bo ja chcę widzieć, ile punktów zarabiam. Czy ja dobrze driftuję, czy źle. Dobra, uwaga, tutaj będzie trzeba troszeczkę zwolnić. Oj, leci na ścianę, leci. Pocałowałem ściankę. I to takie było troszeczkę lamerskie. O, to też było lamerskie. Dobra, a teraz spróbuję jak największy kąt uzyskać. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Wow. No ale tej kasy nie leci tak dużo. Po 500 baksów, a wtedy pamiętamy, że miałem nawet 2000 baksów. Dobra, tutaj zwolnimy, bo tutaj jest ostro i na ręcznym. Oj, nie da się tak dupki zarzucić, nie da się. Mimo, że mam wszystkie, no większość wspomagań wyłączonych, to dupka jest troszeczkę sztywna. To jest, a moim zdaniem, zajebiste, bo w końcu to jest samochód, który ma napęd na więcej niż dwa koła. I tak się troszeczkę może powinien zachowywać, nie wiem. Nigdy w rzeczywistości nie driftowałem Aventadorem. Przyznam się bez bicia, chociaż rzeczywiście może być to dla was zaskoczenie, rozumiem. No i tutaj mamy no, taki leciutki zakręt. Tak go sobie wziąłem, ale tutaj już mamy ładny łuk. Uwaga. Dobra, i tutaj mamy kilka kolejnych bardzo trudnych zakrętów, ale wciąż udaje się je pokonywać bardzo dobrze. Właśnie, udaje się je dobrze pokonywać. Do tego jest stworzony Aventador, aby pokonywać dobrze zakręty, ale on do driftu nie jest po prostu widowiskowy. On jest łatwy w opanowaniu i to jest jego zaletą, ale gdy przychodzi nam do driftu, to on zachowuje się jak właśnie ten samochód idealny do jazdy. Łapie szybko przyczepność, możemy go łatwo opanować, nawet gdy jest trudna sytuacja podczas poślizgu. To jest jego zaleta, ale on jako samochód do driftu się nie nadaje, dlatego że nie jest widowiskowy, a w drifcie chodzi właśnie o to, aby tworzyć widowisko. I tutaj nie uzyskam dużego kątu. Nie będę mógł zrobić fajnego driftu, bardzo ryzykownego. Ryzykownego pod tym względem, że będzie łatwo przesterować, powiedzmy, tak? Tutaj po prostu mogę się łatwo odwrócić w razie jakby były jakieś problemy i zrobić, no taki można powiedzieć, czysty drift bez... nie wiem, jakiegoś tam większego ryzyka, że stracę prędkość albo coś, tak? O, widzicie, tak jak tutaj. To był bardziej power slide, no bo
wszedłem ślizgiem, a nie driftem. To może by był drift, gdyby nie rozwalił się od ściany. Ale ogólnie lata, no lata, fajnie lata ten Aventador. I no, taki do driftu jest moim zdaniem słaby. Mógłby być, znaczy nie mógłby być lepszy, jest dobry ogólnie samochód. Driftować nie powinien dobrze, tak? No jest to Aventador, nie stworzony do driftu raczej. Tylko do tego, aby osiągać jak najszybciej, jak najwyższe prędkości, żeby wyglądać pięknie, przyciągać uwagę. Pewnie są jacyś szaleńcy może, którzy próbowali zrobić ten samochód na drift typowo. Ale to jest głupota. Zobaczcie, nie dostaje dużo punktów właśnie przez ten kąt. Jeszcze tutaj ostatnie dwa zakręty. Prawie mi się napały. Ojoj, następny gracz, proszę bardzo. Tłoczno dzisiaj w The Crew. Co nie? Never drive alone. A dopiero dwóch graczy spotkamy. No i pięknie. Tak prezentuje się właśnie Aventador podczas driftu. Co o tym myślicie? Czy macie jakieś inne samochody do testu? Oczywiście pamiętam o Fordzie Raptorze. Jeśli tylko zdobędę odpowiednią gotówkę, aby go kupić i sobie go stuningować, to będę go miał i sobie przetestujemy go w najbliższym odcinku. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.